To był mecz, który Śląsk musiał wygrać. Wrocławianie choć pokonali rywala, nie zachwycili, a zwycięstwo w dużej mierze mistrzowie Polski odnieśli dzięki niefrasobliwym zagraniom przeciwników. Pierwsze fragmenty meczu należały do gospodarzy, kolejne do korony. To Kielczanie byli bliżej objęcia prowadzenia. Całe spotkanie ustawiła akcja z 28 minuty. Bardzo dobre zagranie w pole karne otrzymał Waldemar Sobota. Pomocnik Śląska delikatnie zagrał piłkę obok Zbigniewa Małkowskiego, a bramkarz Korony ściął naszego zawodnika równostrawą. Sędzia nie miał wątpliwości. Gospodarzom należy się rzut karny, a bramkarzowi klubu z Kielc czerwona kartka. Do jedenastki podszedł Mateusz Sertarski. Uderzył źle, bo Oleksii Szliakotin, rezerwowy golkiper przyjezdnych, odbił piłkę, ale wobec dobitki wrocławianina był już bezradny. W 40 minucie było już po meczu. Tadeusz Socha strzelał na bramkę Korony. Piłka wpadłaby do siatki, gdyby nie ręka Tomasza Lisowskiego. Arbiter ponownie podyktował rzut karny, a obrońcę Korony odesłał do szatni. Przy drugiej jedenastce Cetnarski nie miał już kłopotów. 2-0 do przerwy, 11-9 w piłkarzach na boisku dla gospodarzy. Kibice Śląska zacierali ręce i liczyli na ofensywny koncert swojego zespołu w drugich 45 minutach. Srogo się rozczarowali. Wrocławianie po przerwie zagrali słabo, bez większego zaangażowania i pomysłu na rozmontowanie osłabionej Korony. Ten mecz niewiele może powiedzieć o formie Śląska. Znów w zespole mistrzów Polski zabrakło zawieszonych Mili Mraza, Stefanowicza, braci Gikiewiczów oraz Pawelca. Nie wystąpił także Diaz. Wciąż bowiem nie ma porozumienia na linii Argentyńczyk-trener Lęczyk.